Witajcie kochani. Dziś krótki filmik o tym, jak zrobić samodzielnie płyn Lugola o stężeniu 5%. Film powstał w oparciu o książkę doktora Marka Sirkusa Samodzielna i bezpieczna terapia jodem. O znaczeniu jodu dla organizmu już krótko mówiłam we wcześniejszym filmiku, link macie w opisie, tam też mowa jest o bezpiecznym, przezskórnym sposobie suplementacji tego ważnego pierwiastka. Aby zrobić samodzielnie płyn Lugola 5%, musimy zakupić czysty jodek potasu oraz jod pierwiastkowy. Trzeci ważny składnik to woda destylowana lub demineralizowana. Potrzebne będą też oczywiście rękawiczki ochronne. Przejdę teraz do sposobu przygotowania. Do słoiczka wlewam 85 g wody destylowanej. Na wadze odmierzam 10 g jodku potasu i wsypuję do słoiczka z wodą. Wszystko mieszam porcelanową łyżeczką. Słoiczek szczelnie zamykam i odstawiam na godzinę w ciemne miejsce. W tym czasie jodek potasu powinien się rozpuścić. Teraz na wadze odmierzam 5 g jodu i dodaję do wodnego roztworu jodku potasu. Całość mieszam, następnie odstawiam na 24 godziny. Ja co jakiś czas zaglądam do tej mikstury i mieszam. Po upływie tego czasu mogę już rozlać gotowy płyn Lugola do ciemnych buteleczek. Przechowujemy je w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł światła. Nie pytajcie mnie o to, jak stosować zrobiony w ten sposób płyn Lugola. Są na ten temat filmy, które w sposób wyczerpujący omawiają temat, nie ma więc sensu powtarzać zawartych w nich informacji. Do tego podstawą jest zaopatrzenie się w tą lub inną książkę, gdzie wszystko dokładnie zostało opisane. Jeszcze krótka informacja o tym, jak pozbyć się plan z płynu Lugola, jeśli niechcący coś sobie zabrudzimy. W tym celu rozpuszczamy odrobinę kwasu askorbinowego w wodzie. Druga ważna uwaga to, że gotowy płyn Lugola przelewamy zawsze do szklanych buteleczek z plastikową zakrętką. To już wszystko w tym krótkim filmiku. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i do zobaczenia.